Dałem ci wczoraj całą stówę na zakupy, a ty już nie masz ja pieniędzy. Ja ciężko pracuję, a ty Podaj tylko wydajesz. do komornika, pieniądze. to się zwolnie i nic nie dostaniesz. Dostajesz 500 plus i 300 ode mnie i nie stać cię na korepetycję. Na co wydajesz moje pieniądze? Na byłe dzieci płacić nie będę. Mówię nie przemocy ekonomicznej. Przemoc ekonomiczna nadal jest w naszym kraju powszechnym problemem. Dotyczy wielu rodzin i gospodarstw domowych, a w szczególności Matek samodzielnie wychowujących dziecko, którym ojciec nie chce płacić alimentów, pomimo wyroku sądu. Finansowe uzależnienie od partnera, który stosuje przemoc ekonomiczną, może wpędzić kobietę w pułapkę biedy. Powoduje jej wypadnięcie z rynku pracy, utratę kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim brutalnie odbiera poczucie własnej wartości. Przemoc ekonomiczna dotyka nasze matki, żony, partnerki, córki, siostry, koleżanki z pracy i sąsiadki. Powiedz nie przemocy!